Góry Black Hill w południowej Dakocie to jeden z przyrodniczych cudów Ameryki. Potężny i surowy łańcuch górski jest porośnięty rozległymi lasami. Znajduje się tu pomnik Mount Rushmore. U stóp gór leży miasteczko Hot Springs. To zachodnia granica Wielkich Równin. Bywa nazywane bramą wypadową do Black Hills. Kryje również niezwykły sekret. Prehistoryczny lej krasowy pełen skamieniałości największych ssaków w historii Ziemi. Mamutów. Są fascynujące, legendarne i potężne. Nie sposób nie kochać mamutów. Kierownikiem prac wykopaliskowych jest dr Jim Mead, który specjalizuje się w paleontologii mamutów. W 1973 roku należał do zespołu, który przybył do Hot Springs po tym, jak operator koparki wyciągnął z ziemi potężny kieł. Pracujemy tu bardzo długo, od 4,5 dekady. To moja pasja, za którą otrzymuję pensję. Cieszę się, że miałem szansę wykopać mamuta, który od 140 tysięcy lat nie widział światła dziennego. To naprawdę niezwykłe. Zespół Jima znalazł tu szczątki ponad 60 mamutów. Jest ich tak wiele, że trzeba było postawić specjalny budynek na ich kości. Mamuty to wymarły gatunek prehistorycznych słoni. Mamut włochaty, porośnięty gęstą sierścią o długich, zakrzywionych ciosach, to jedno z najbardziej ikonicznych stworzeń w historii. Ale podobnie jak współczesne słonie afrykańskie i indyjskie, nie wszystkie mamuty należały do tego samego gatunku. Uważne badanie kości z Hot Springs pozwoliło Jimowi stwierdzić, że większość z wykopanych tu zwierząt było naprawdę olbrzymich. Stoję przy jego zadniej części. To kość udowa. Na podstawie jej wymiarów możemy stwierdzić, że zwierzę miało ponad 3,5 metra wysokości. Po złożeniu szkieletu ukazał się prawdziwy kolos o wygiętym ku dołowi kręgosłupie i potężnym łbie. Jego ogromne, zakrzywione ciosy mierzyły prawie 5 metrów długości. Mięśnie i kości były okryte grubą skórą, ale w przeciwieństwie do mamuta włochatego, ten był niemal zupełnie nagi. To mamut kolumbijski, gatunek występujący jedynie w obu Amerykach. Dlaczego pod ziemią znajduje się tyle ich szczątków? I dlaczego zniknęły z jej powierzchni? Mamut kolumbijski należy do ostatnich gatunków tych zwierząt. Zdaniem naukowców jego przodkiem był słoń, który przyszedł do Ameryki Północnej z Azji miliony lat temu, kiedy poziom mórz był znacznie niższy. Amerykańskie odkrycie jest jedną z wielkich tajemnic współczesnej paleontologii. Wiemy, że mamuty były rodzajem słoni. Dlaczego więc wyginęły? Nie tylko w Black Hills, ale i w całej Ameryce Północnej, mniej więcej w tym samym czasie. To jedno z wielu pytań. Szkielety, takie jak te, mogą pomóc rozwiązać zagadkę. Liczba tutejszych mamutów robi ogromne wrażenie. To jedno z największych na świecie skupisk szczątków tych zwierząt. Mamuty z Hot Springs żyły podczas tak zwanej epoki lodowej. Pierwsze z tych zwierząt umarły 200 tysięcy lat temu, kiedy Ameryka Północna pokryta była połaciami lodu. W niektórych miejscach lodowce miały ponad 3 kilometry grubości, ale na południu panował zupełnie inny klimat. Black Hills w południowej Dakocie były suche, zimne, ale pozbawione lodu. Stanowiły znakomite siedlisko mamutów kolumbijskich. Ogromne zwierzęta były prawdziwymi mistrzami wagi ciężkiej. Ważyły nawet 9 ton, miały ponad 4 metry wysokości. Przemierzały trawiaste równiny w poszukiwaniu pożywienia.
świetnie czuły się w łagodniejszym klimacie. Odniosły duży sukces i były widywane nawet na terenie obecnego Meksyku. Dlaczego więc tak wiele umarło w jednym miejscu? Wskazówką może być niezwykłe ukształtowanie geologiczne tych miejsc. Lejek rasowy w Hot Springs powstał setki tysięcy lat temu, kiedy ziemia zapadła się do podziemnej jaskini. To bardzo niebezpieczne zjawisko, do którego często dochodzi bez ostrzeżenia. Wszystko, co znajduje się na powierzchni, zostaje uwięzione pod ziemią. Ale naukowcy odkryli też, że w czasie śmierci mamutów na terenie Hot Springs znajdowało się ciepłe jezioro. Wiele z tych skamieniałości znalazło się pod wodą, co uczyniło je niezwykle kruchymi. Ciepła woda wypłukała kolagen i inne materiały, które utwardzają tkanki. Została sama skorupa. Skamieniałości wydają się twarde, ale w rzeczywistości są niezwykle kruche. Jim współpracuje z paleontolożką Kelly Lubbers, która usuwa z ziemi najbardziej łamliwe kości. Niektóre noszą ślady poważnych urazów. Wydaje się, że wiele z tych mamutów utonęło. To zbiorowa mogiła. Szczegółowa analiza kości pokazuje jednak, że nie wszystkie zginęły w tym samym czasie, kiedy zapadła się ziemia. Osady odkładały się na przestrzeni wielu lat. To samo widzimy, badając kości. Nie mamy więc do czynienia z jednym gwałtownym wydarzeniem, które zabiło mamuty. Te kości zbierały się tu powoli przez wiele lat. Hot Springs było podwodnym grobowcem, śmiertelnie niebezpieczną jamą, która pochłaniała kolejne pokolenia mamutów. Miejsce, w którym stoję, ma 200 tysięcy lat. Najwyższy punkt stanowiska około 100. Patrzymy więc na 100 tysięcy lat historii odkładania się kości, osadów i wody. To niezwykłe miejsce. Odwiedzały je całe stada. Opowiada niezwykłą historię współzależności klimatu, środowiska i zwierząt. Lej w Hot Springs stanowi wyjątkową kapsułę czasu. Zamknięto w niej 100 tysięcy lat historii mamutów. Być może rzuci nieco światła na ich życie w szczytowym okresie epoki lodowej i zdradzi przyczynę zniknięcia. Pozostała jednak pewna zagadka. Dlaczego tak wiele mamutów utonęło w pozornie zwyczajnym jeziorze i co je tu zwabiło?